aktualnym programie polskiej prezydencji myślę, że zrobiliśmy intelektualny, znaczący krok do przodu, mianowicie szukaliśmy konceptu, szukaliśmy wartości, szukaliśmy idei, którą chcielibyśmy zakomunikować jako bardzo polską, wspólną dla tego rdzenia kulturalnego Europy. I w ten sposób dotarliśmy do konceptu I culture, ja kultura, moi culture. Można zapytać, dlaczego iCulture i dlaczego orkiestra, prawda? Otóż to jest bardzo cenny pomysł, który sprowadza razem do wspólnego muzykowania bardzo młodych ludzi. To jest nie jeszcze studentów. Czyli mamy ten młody aspekt kultury. Z drugiej strony, jeżeli marką kulturalnej polskiej prezydencji jest koncept ja kultura, to być może jeden z głównych projektów tej kulturalnej prezydencji powinien się nazywać dokładnie tak samo. Po trzecie wreszcie, czy można sobie wyobrazić bardziej europejski projekt niż wspólnie muzykujący młodzi ludzie? No to jest, czy bardziej kulturalny projekt niż wspólnie muzykujący młodzi ludzie? Ja przypuszczam, że to jest właśnie kwintesencja tego, jak sobie wyobrażamy kulturalną polską prezydencję. Jesteśmy w trakcie tworzenia czegoś nowego. W Instytucie powstaje dużo rzeczy z inspiracji, dużo rzeczy zamawianych też przez nas, ale chyba tak szeroko zakrojonego projektu angażującego tyle osób chyba nie było. Orkiestra będzie liczyła od 91 do 108 osób, także jest szansa na to, że naprawdę możemy w dość dużym zakresie włączyć muzyków z wszystkich tych krajów, którzy często nie mają dostępu do najlepszych sal koncertowych na świecie, często nie mają dostępu tak łatwego jak my teraz w Unii Europejskiej do właśnie tak dobrych uczelni zachodnich, tak dobrych wykładowców. Tę orkiestrę, którą razem stworzymy, z nią pojedziemy do najlepszych sal koncertowych Europy. Okay, I think we are ready. Let's start. Yeah. Zarówno ja, jak i wykładowcy z Wielkiej Brytanii, muzycy z najlepszych orkiestr brytyjskich, tacy jak Merrick Alexander z Philharmonia Orchestra, czy Peter Thomas z City of Birmingham Symphony Orchestra, byliśmy pod ogromnym wrażeniem muzyków, których udało nam się odkryć zarówno w Kijowie, jak i w Mińsku. To, czego wymagamy od muzyków, i to jest właśnie bardzo nowatorskie, to jest coś, czego w tych krajach dotychczas nie było, że podczas przesłuchań nie słuchamy tylko utworów solowych, ale kładziemy olbrzymi nacisk na przygotowanie fragmentów utworów orkiestrowych, które orkiestra będzie w następnym roku grała. I rzeczywiście to, co widzimy po projekcie pilotażowym, który w tym roku robiliśmy z orkiestrą, muzycy, którzy brali udział w tym projekcie, o wiele lepiej są przygotowani pod kątem fragmentów orkiestrowych. Naszym, myślę, że olbrzymim sukcesem jest to, że ta młodzież, która na naszych kursach była w tym roku, potrafi już to docenić i rzeczywiście podczas przesłuchań było to bardzo wyraźnie widać. Ja очень счастлива, что я имела еще одну такую возможность прислушиваться в этот замечательный оркестр, поскольку я уже принимала участие в первом сезоне, как бы мне очень впечатлило, мне очень понравилось, и я бы хотела бы еще раз попасть туда. Это море впечатлений. Во-первых, был очень хороший прием. Польская сторона нас очень хорошо приняла, и до всех деталей, мелочей было продумано, и очень классные педагоги у нас были, очень много опыта, позитива, только одни эмоции позитивные. Для молодых музыкантов это гениально, это просто гениально, если бы каждый музыкант знал бы, что он или в этот, сможет когда-нибудь сыграть. Это не означает, что он уедет из страны и там найдет работу. Нет, а вот пообщаться и ознакомиться с различными школами, и ознакомиться, и потом просто познакомиться. Это в конце концов, это до 27 лет.
The European Union Orchestra started very small and increased to the fantastic organization it is now. But it had to start somewhere. And this is where this is starting. And there's absolutely no reason why not. When you think of the fantastic musicians that have come to London and New York from this part of the world, and this is very encouraging for them to build on something now. Polska jest pomostem, który łączy w bardzo pokojowy, bardzo sympatyczny sposób Zachód Europy ze Wschodem. I chcemy po prostu pokazać Europie, że ma jeszcze wiele do odkrycia, że wiele może swoje horyzonty bardzo mocno rozszerzyć. W zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych mamy doskonałe orkiestry, natomiast we wschodniej Europie mamy doskonale przygotowanych solistów, których poziom niestety nie przekłada się na wysoki poziom grania orkiestrowego. Tym projektem będziemy mieli szansę zrobić coś nie tylko dla polskich orkiestr, ale także dla orkiestr z krajów na wschód od Polski. Pamiętam, że jakakolwiek polska orkiestra miała taką trasę koncertową, która obejmie Royal Festival Hall w Londynie, czyli właściwie najważniejsze miejsce koncertowe w Londynie, Palais des Beaux-Arts w Brukseli, Berlińską Filharmonię, czy Teatro Real w Madrycie. Inną rzeczą, którą udało nam się jeszcze zrobić, to jest to, żeby spotkać się z władzami, z elitą kulturalną w tych krajach, z rektorami uczelni, z przedstawicielami Ministerstw Kultury w tych krajach. I byłem zaskoczony tym, jak z dużym entuzjazmem podchodzą oni do tego pomysłu i przede wszystkim z jak dużym entuzjazmem podchodzą do tego, że Polska właśnie jest tym partnerem, tą stroną, która cały ten projekt organizuje. To, co jest bardzo wyjątkowe w naszej orkiestrze, to jest to, że do każdego instrumentu, do każdej grupy instrumentów mamy osobnych wykładowców. Nie znam drugiej orkiestry młodzieżowej na świecie, która by w tak konsekwentny sposób do tego podchodziła. Tell me, I mean, do you think 3 weeks might be enough for a player like this one to bring to the level that we need? About one day. One day. That's amazing. Wow. Jednocześnie zatrudniamy najlepszych artystów, jakich możemy zdobyć z najlepszych orkiestr zachodnich, z London Symphony Orchestra, która jest uważana jest w piątce najlepszych orkiestr zachodnich na świecie, z takiej orkiestry jak Opera w Lyonie, Filharmonia Berlińska. Naprawdę zależy nam na tym, żeby młodzież naprawdę mogła pracować z jak najlepszymi osobami, z jak najlepszymi artystami. Continuity is very, very important. You can't build things. I mean, an orchestra takes years to build up a way of playing and relationships. And obviously, an orchestra like this takes some years to develop to the state that you would really like it. In many countries, actually, in Europe generally, orchestral playing is seen as a second-rate thing, whereas, you know, everybody aspires to be a soloist, whereas we actually think it's actually a first-rate thing to do, mostly because you're playing the greatest works that you can have. You know, Shostakovich, Beethoven, every wonderful, wonderful music. My nie szukamy osobowości, która będzie się bardzo dobrze sprawdzała, powiedzmy, w grze solowej, tylko takiej osobowości, która w grze zespołowej będzie potrafiła dodać coś ciekawego do orkiestry, dobre nastawienie. Musimy brać pod uwagę, że młodzież prawdopodobnie będzie pracowała razem kilka tygodni i jakby w ciągu tych paru tygodni nie będą mogli stracić zapału dla ciągłego powtarzania, ciągłego tych samych uwag, poprawiania pewnych elementów. Dużo przyjemna, dużo taka atmosfera ciepła i muzyczna. An auction needs 90 people, so why not have them from different countries? And of course, we all speak different languages, but music is just the one language. Ja mam nadzieję, że ta orkiestra, ten pomysł, ta idea przetrwa kulturalną polską prezydencję, nabierze pewnej autonomii, pewnego własnego życia, że zainteresuje partnerów nie tylko w Europie Środkowej i Wschodniej, ale również słuchaczy w całej reszcie Europy i że to jest projekt, który
przetrwa prezydencję, że to jest wartość, która przetrwa prezydencję.